No tak, mamy tutaj kwas solny o stężeniu 38%, kwiatki, okulary ochronne. Pamiętajcie, żeby używać maski, rękawiczek i okularów ochronnych. Zobaczymy, jak kwas solny działa. No, trochę za dużo się nalało. Zaraz postaramy się to odlać. Proszę, tylko uważajcie, bo to jest bardzo niebezpieczne. Żeby udowodnić, że to jest kwas solny, wrzucę kawałki blaszki. Jak widać, reakcja jest. Teraz postaram się włożyć kwiatka. Zobaczymy, jak zareaguje na kwas solny. Tutaj mamy jeszcze jedno naczynie, do którego też dolejemy kwas solny. Chyba powinno starczyć takiej ilości. Zobaczymy, co się stanie, jak zanurzymy kwiata w kwasie są. Zanurzyliśmy całego. Jak widać, już jakieś efekty zachodzą. Postaramy się także tutaj dolać trochę kwasu, żeby to było lepiej widoczne. No Państwo, już widać, łodyga dostała swoje. Piękny kwiatek. Tylko proszę Was, uważajcie przy tym i bądźcie bardzo ostrożni. Zakładajcie najlepiej używane ubrania i strój ochronny typu rękawiczki, maski, okulary. Kwas solny jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia. Zostawimy to tak może na godzinkę, na dwie i zobaczymy, co się będzie działo po jakimś czasie, ale jak widać, już jakieś efekty zachodzą. Niezbyt fajne dla tego kwiatka.
zobaczymy za godzinkę lub za dwie, co się stało z kwiatkiem. Zobaczymy, co po godzinie stało się z kwiatkiem. Ten kwiatek, jak widać, nie za bardzo zniósł kwas solny. Na pewno się spalił. Tak wygląda po godzinie czasu. Niezbyt ciekawie. Ten kwiatek jeszcze trzyma się w miarę. Zobacz, jak wygląda od spodu. Odrywa już trochę. Nie za bardzo. Jak widać, odpada. Pamiętajcie tylko, żeby używać okularów ochronnych, maski najlepiej z filtrami pochłaniającymi opary, rękawiczki i ubrania używane, które już nadają się tylko do wyrzucenia. Jak widać, reakcja nastąpiła po wrzuceniu blaszek do kwasu solnego. Tak samo i tutaj wam pokażę. Tu też jest kwas solny. Blaszki cynkowe. Jak widać, kwas rozpuszcza. Proszę was, tylko nie trzymajcie kwasu solnego w takich butelkach. Po jakichś tam napojach nieodpowiednich. Bo nieodpowiednie butelki kwas solny rozpuści w jakimś czasie. Po paru miesiącach, dwóch, trzech, sześciu. Pamiętajcie też, żeby kwas solny trzymać w takich miejscach, żeby były niedostępne dla dzieci i odpowiednio zamknięte w tych pojemnikach. Jak się podobało, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału i dodawania łapek w górę. Dziękuję.